Pierwszy przypadek nowej choroby. Ciekawy sondaż. Unia znowu ciśnie Polskę. Andrzej Duda daje pszczyczka w nos Trzaskowskiemu. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co tam u was słychać? Mam nadzieję, że jest wszystko w jak największym porządeczku. Bardzo cieszę się, że tak pozytywnie przyjęliście nasz dokument, nasz reportaż dotyczący ciemnej strony pracy w policji, patologii wszystkich w policji, którą ujawniliśmy w naszym reportażu, do którego link macie o tutaj. Tu mały fragment dla tych, którzy nie widzieli. Według danych IBRIS w 2017 roku zaufanie do polskiej policji deklarowało 64,2% badanych. W 2020 roku takie samo zdanie wyraziło już ponad 20 punktów procentowych mniej respondentów, dokładnie 44,1%. Czy polska policja w takim razie nie jest godna zaufania? Przyjrzyjmy się dokładnie, jak wygląda praca tych, którzy chcieli służyć obywatelom, a nie swoim przełożonym. Przeniesiemy się tam, gdzie trafiają niepokorni, czyli do PDOZ-u. Materace aż po prostu czarne, jakieś... Zasrane, zaszczane materace, wiesz, zgnite. One były przesikiwane wielokrotnie przez osoby będące w stanie nietrzeźwości, w takiej... Wiesz, tą krew ewentualnie, jak tam wypluł, czy cokolwiek zrobił, to się, wiesz, starło. Sypały się pluskwy, wszy, pchły, wszystkie robactwo... Insekty, które z nami nie znam. No i co, jak jesteś zainteresowany, jeszcze tego nie widziałeś, to koniecznie klikaj, bo takiego materiału na YouTubie jeszcze nie było, a przygotowujemy właśnie pełnometrażowy dokument o pracy w policji. O ile nas do tego czasu nie zamkną, o tyle będziemy go robić i na pewno go wam dowieziemy. A tymczasem co? Lecimy z pierwszym tematem. China has reported the first ever case of bird flu H1N3 infection in a human being. China's health authorities have said it was an occasional... W Chinach potwierdzono pierwszy na świecie przypadek zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy H1N3. Mimo to chińska Państwowa Komisja Zdrowia oceniła, że ryzyko szerzenia się patogenu wśród ludzi na dużą skalę jest bardzo niskie. Infekcję wykryto u 41-letniego mężczyzny w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin. 23 kwietnia pojawiła się u niego gorączka i inne objawy, a 5 dni później z powodu pogarszającego się stanu zdrowia został przyjęty do szpitala. 28 maja badania potwierdziły zakażenie wirusem H1N3, napisano w komunikacie komisji. Chińscy eksperci oceniają, że mężczyzna zaraził się od drobiu, a wirus nie jest w stanie na dużą skalę atakować ludzi. Odmiana H1N3 charakteryzuje się stosunkowo niską chorobotwórczością wśród ptaków, przekazała komisja, zaznaczając, że nigdy wcześniej nie wykryto zakażenia tą odmianą u człowieka. Stan pacjenta ustabilizował się i obecnie spełnia on zasadniczo kryteria, by być wypisanym ze szpitala. W ramach dochodzenia epidemiologicznego obserwacji podano osoby z jego otoczenia, ale u żadnej z nich nie stwierdzono zakażenia. U chińskich farmerów drobiu obecnych jest wiele odmian wirusa grypy ptaków i czasami dochodzi do sporadycznych zakażeń wśród ludzi, zazwyczaj pracowników ferm. Nie odnotowano jednak infekcji na dużą skalę od lat 2016-17, gdy wariant H7N9 spowodował odejście około 300 osób. And was admitted to a local medical institute for treatment on April 28. The person is likely to have contracted the infection from respiratory droplets of poultry. Też tak macie, że jak Chiny mówią, że nie mamy się czego obawiać, to zaczynacie się jeszcze bardziej obawiać? Jeszcze szkoda, że na końcu nie ma informacji o WHO, które prosi o zachowanie spokoju, bo to tylko jednorazowy przypadek. Wtedy to już moglibyśmy być pewni, że nie możemy być spokojni o naszą przyszłość. W każdym razie, tak jak mówiłem w jednym z ostatnich materiałów, nie przyzwyczajajcie się do tego, że chodzimy bez maseczek. Przecież Bill Gates mówił o tym, żebyśmy się spodziewali kolejnych chorób, kolejnych takich przypadków. I to mówił, zaczynał już taką teorię głosić jeszcze przed tym, jak mieliśmy problem z obecną chorobą. Biorąc jego słowa na poważnie, myślę, że możemy te słowa poważnie potraktować, bo nieważne jak na to spojrzeć, czy jako na niezwykłego eksperta, czy ze strony bardziej spiskowej, że to on wszystko planuje, no to z całą pewnością chyba możemy mu zaufać. Więc to, że teraz zdejmujemy te restrykcje, to, że teraz rzekomo mamy znacznie mniej nowych przypadków, wcale nie znaczy, że tak będzie zawsze. I wcale nie znaczy, że maseczek pozbędziemy się kiedykolwiek. No cóż,
Jak będzie, zobaczymy. Jak na razie to jest jeden przypadek, ale poza nim mamy masę innych chorób, a w zasadzie mutacji tej jednej, z którą teraz mamy problem. I coraz więcej media piszą chociażby o zagrożeniu ze strony tej indyjskiej odmiany. Teraz już w ogóle WHO siedziało ostatnio nad tym, żeby inaczej nazywać te odmiany, bo stygmatyzują poszczególne regiony, że to już nie będzie odmiana brazylijska, czeska, jak to Morawiecki powiedział, czy jakaś tam brytyjska, czy właśnie indyjska, tylko to będą odmiany tam beta, gamma i tak dalej. No jakoś tam je rozróżniać trzeba i może faktycznie to się odbija jakoś źle na rynkach, jeżeli mówimy o tym, że to jest przypadek indyjski, no to być może mniej osób będzie chciało do Indii pojechać tylko dlatego, że właśnie w ten sposób nazywamy ten konkretny przypadek, no ale nie można było po prostu, nie wiem, nazywać tego COVID-1, COVID-2, COVID-3 czy coś, tylko jakoś tam utrudniać to, komplikować życie ludziom. No... ważną robotą się zajmują panowie z WHO. Naprawdę. Następny temat. Najnowszy sondaż Ibris dla Onetu pokazuje, że nieznaczny spadek poparcia zalicza każda partia poza Polską 2050 Szymona Hołowni. Najwięcej, bo 1,3 punkta procentowego straciła Konfederacja. Respondenci zapytani o to, czy wzięliby udział w głosowaniu, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, w większości odpowiedzieli twierdząco. 47,9%. Takiego zamiaru nie ma 47,8% ankietowanych. Nie wie 4,3% pytanych. Na szczycie rankingu poparcia nadal króluje Prawo i Sprawiedliwość. Głos na tę partię chce oddać 34,9% badanych. To nieznaczny spadek, bo o 0,2 punkta procentowego w stosunku do badania Ibris dla Onetu przeprowadzonego w dniach 8-9 maja. W poprzednich badaniach Ibris dla Onetu partia rządząca zyskała poparcie. Drugim największym poparciem cieszy się obecnie Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chce zagłosować 22% respondentów, więcej o 0,3 punkta procentowego niż deklarowano 3 tygodnie temu. Na podium znajduje się Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 14,1% badanych. KO zaliczyła spadek notowań, tym razem o 0,6 punkta procentowego. Lewica mogą liczyć na 8,4% głosów, mniej o 0,7 niż podczas poprzedniego badania Ibris dla Onetu. Spadło także poparcie dla Konfederacji. Sojusz partii Korwin i Ruchu Narodowego popiera obecnie 4,5% badanych, mniej o 1,3 punkta procentowego. Konfederację prześciga PSL Koalicja Polska, gromadząc 5% poparcia. Wciąż oznacza to jednak spadek poparcia dla tej formacji o 0,6 punkta procentowego względem poprzedniego badania. Duża grupa wyborców jeszcze nie wie, na kogo oddałaby głos. W tym sondażu niezdecydowanych jest 12,9% badanych. Hołownia to w ogóle jest niezły fenomen, nie? Totalnie nikt o nim nie pisze. Nie czytam o nim w żadnych mediach. A wszystkie sondaże cały czas dają mu coraz wyższe wyniki. W jaki sposób on to robi? Niby jasne, ma swoje social media, ale ile ten jego zasięg wynosi? Na szybko sprawdzając, jego maksymalny zasięg na film to 10 tysięcy wyświetleń. Plus pewnie coś tam, co nagrywa na Instagrama i na Facebooka. Dobra, na Facebooku może mieć więcej, ale to też dalej nie są miliony. No ale bez przesady, nie? To nie jest 20% ludzi. Dodatkowo zobaczcie, że samego Szymona w Sejmie nie ma, więc de facto nie ma on jako tako wpływu politycznego tak bezpośrednio. O nim nie mówi się w TVP, nie mówi się w TVN-ie, nie pokazuje się jego wypowiedzi z Sejmu, bo się tam nie wypowiada. Oczywiście... ma swoje koło parlamentarne, no ale ma tam zaledwie 6 posłów, no i sam w nim nie jest, bo nie jest posłem. Zobaczcie, że jego poparcie już od jakiegoś czasu utrzymuje się grubo ponad granicą 20% i chyba trwale zniszczył on nadzieję Koalicji Obywatelskiej, której siła polityczna z kolei ciągle spada. Nic zresztą dziwnego, zobaczcie, że oni dalej nie potrafią się nawet po Tusku pozbierać. Odszedł i od tamtego momentu Platforma Obywatelska stała się niezorganizowaną bandą krzykaczy. Ciekawe, czy będzie podobnie z PiS-em i Kaczyńskim. Już dzisiaj widać bardzo silne emocje wewnątrz nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale również samego PiS-u. A Kaczyński zapowiadał już parę razy swoje odejście. No i czy jest ktoś, kto w ogóle jest w stanie go zastąpić? Także... utrzyma w jedności tę olbrzymią siłę polityczną. No może być bardzo podobnie jak wtedy z PO i może taki Hołownia wskoczy na jego miejsce. Kto wie, może jakaś nowa partia socjalno-konserwatywna wskoczy na miejsce PiSu. Nie wiem, kto wie. Zobaczmy badanie najnowsze, które przedstawił RMF24.
Hungary and Poland both refused to sign off on the bloc's proposed seven-year budget, citing disagreements over a mechanism which would tie funding to the rule of law. Eurodeputowani na pierwszej od czasu wybuchu wiadomoczego sesji plenarnej w Strasburgu zamierzają powrócić do kwestii praworządności. Jak się dowiedziała dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska, Borgino, największe prodemokratyczne grupy polityczne chcą, by w przyszłym tygodniu odbyła się debata na temat mechanizmu warunkowości, dzięki któremu Bruksela może zawiesić unijne wypłaty, jeśli jakiś kraj łamie zasady państwa prawa. Ostateczna decyzja w sprawie debaty zostanie podjęta w czwartek przez szefów grup politycznych. Także wtedy zostanie ustalone, czy będzie także rezolucja w tej sprawie, wyjaśnia rozmówca dziennikarki RMF FM. Parlament Europejski chce, by KE zaczęła wreszcie stosować mechanizm warunkowości, który wszedł w życie 1 stycznia. Komisja jednak się ociąga i chce go wdrożyć dopiero po tym, jak TSUE wypowie się na temat jego zgodności z unijnym prawem. Taki zapis opóźniający stosowanie mechanizmu wywalczyły Polska i Węgry na unijnym szczycie w grudniu. Podczas debaty okaże się, czy Parlament Europejski będzie gotowy rzeczywiście pozwać KE za bezczynność w tej sprawie. Mógłby to zrobić na podstawie artykułu 265 Traktatu Unii. W parlamencie jest grupa posłów na czele z Katriną Berli z frakcji Solidarnościowej, Sophie Inveld z frakcji Liberalnej, czy Otamen Karasem i Różą Ten z Europejskiej Partii Ludowej, którzy bardzo naciskają na zdecydowaną pozycję parlamentu w tej sprawie. W obliczu miażdżących dowodów naruszania zasad praworządności na terytorium Unii, Komisja Europejska ma obowiązek działać. Jest, jak jasno wyrażono się w rezolucji z 25 marca 2021 roku, brak działań KE do 1 czerwca 2021 roku będzie rozumiany jako zaniechanie działania według artykułu 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii, ostrzegli eurodeputowani w swoim niedawnym oświadczeniu. Zdaniem jednego z rozmówców, pierwszym etapem procedury przeciwko KE mogłaby być czerwona rezolucja parlamentu w tej sprawie. To byłaby formalna notyfikacja, wyjaśnił. Jednak jak usłyszała dziennikarka RMF FM, KE obiecuje eurodeputowanym, że włączy ich pracę nad wytycznymi w sprawie mechanizmu, które mają powstać po orzeczeniu TSUE. Komisja Europejska przekonuje także, że rozpocznie nieformalny dialog z krajami, w których wykryje nieprawidłowości. Żaden stwierdzony przez nas od 1 stycznia przypadek naruszania nie będzie bezkarny, tłumaczy urzędnik komisji. This has little to do with the rule of law. It's about enslavement and the radical limitation of national sovereignty. No, możemy się zacząć obawiać. Jak parlament się tak mocno wkurzy, jak za chwilę wyrazi zaniepokojenie, albo co gorsza, wezwie komisję do zastosowania mechanizmu, a ta, jak nas tak też wezwie, albo jak nam zaniepokojenie wyrazi, lub może czegoś zażąda, to naprawdę biada nam. Patrząc na to, co robi do tej pory Unia, to raczej spać możemy spokojnie. Zanim oni zaczną jakiś mechanizm, to prędkość ich działania nam pozwoli zmienić ustrój ze 3 razy. Wyjść z tej Unii i jeszcze do niej wrócić. Przeprowadzić inwazję na Rosję z sukcesem, stać się największym eksporterem ropy na świecie, uzależnić od naszej gospodarki Stany Zjednoczone i Chiny, kolonizować Marsa i dopiero wtedy komisji może się uda ruszyć mechanizm, albo i nie, bo okaże się, że Europy już nie ma, bo zaleje nas fala z lodowców. Także spokojnie, nic nam nie grozi. Ale dobra, załóżmy jednak, że system rusza, a my jakimś cudem nie zdołamy jeszcze zrobić wszystkiego, co wyżej wymienione, to i tak mało prawdopodobne jest, żebyśmy jakichś pieniędzy nie dostali. Zobaczcie, że to jest bardziej straszak i nasz rząd koniec końców i tak się ugnie, co pokazały tak zwane negocjacje z grudnia zeszłego roku. Dlatego spokojnie, czekam następne. To dzieło o charakterze symbolicznym. To taki element tej przedwojennej, pięknej, dumnej Warszawy, którego Warszawa nie odzyskała. Mówił w TVP Andrzej Duda, pytany o pomysł odbudowy Pałacu Saskiego, który pojawił się w Polskim Ładzie. Andrzej Duda skomentował na antenie TVP pomysł odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, który pojawił się w Polskim Ładzie. To wielka idea, którą podjął jeszcze profesor prezydent Lech Kaczyński. Pracowali wtedy archeolodzy na Placu Marszałka Piłsudskiego. Odsłonili fundamentu Pałacu Saskiego, które, jak się okazało, cały czas są. Śmiało można powiedzieć, że Pałac Saski czeka na odbudowę, ocenił prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że o odbudowie Pałacu Saskiego mówił przy okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraźnie powiedziałem, że Pałac Saski powinien zostać zrealizowany jako światowe dzieło o charakterze bardzo symbolicznym. To element starej, przedwojennej, pięknej i dumnej Warszawy, którego po zniszczeniu w czasie II wojny światowej Warszawa nadal nie odzyskała, zaznaczył prezydent. Kiedyś państwo odbudowało Zamek Królewski, bez którego teraz nie wyobrażamy sobie Warszawy. Jestem przekonany,
przekonany, że tak samo powinno być z Pałacem Saskim, który jest historycznym dziedzictwem Warszawy. Mocno wspieram ideę odbudowy pałacu na potrzeby działalności publicznej w ramach Polskiego Ładu, stwierdziła głowa państwa. Andrzej Duda dodał, że do końca czerwca powinna być gotowa ustawa w tej sprawie. Odbudowa Pałacu Saskiego powraca do polskiej debaty od wielu lat. Na przykład w 2008 roku ogłoszono przetarg na jego odbudowę, ale nie zakończyło się to pracami budowlanymi. Inicjatywę odbudowy pałacu wspierał m.in. Lech Kaczyński, gdy był prezydentem Warszawy. Pojawiły się też pomysły, by do odbudowanego Pałacu Saskiego przenieść Ratusz Warszawy, a nawet Senat. W 2007 roku na Placu Piłsudskiego przeprowadzono badania archeologiczne, odkopano m.in. ruiny piwnic Pałacu Saskiego. W marcu 2019 roku ówczesny marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS na konferencji prasowej deklarował, że jego formacja jest zdecydowana, aby odbudować Pałac Saski. I odbudujemy albo przy zgodzie prezydenta Warszawy, albo bez zgody, mówił Karczewski. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie, o co walczył już Lech Kaczyński. Zobaczmy w takim razie, jaką opinię ma na ten temat Trzaskowski. No ciekawe. Tego to się nie spodziewałem. W każdym razie z całą pewnością wypadałoby cokolwiek zrobić z tym pałacem i terenem wokół, bo jak na razie no to jest po prostu wielki plac. No ładny, bez dziur, jest prosty, fajnie się tam jeździ na deskorolce i ma schody do nieba na środku, no ale nic więcej tam nie ma. Więc fajnie jakby to jakoś zrewitalizować i zrobić z tego coś wow. Jak będzie, zobaczymy, ale w każdym razie tutaj bym trzymał bardziej retorykę akurat Andrzeja Dudy niż Rafała Trzaskowskiego, który uważa, że uwaga, uwaga, może wam zacytuję tutaj wypowiedź samego Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Trzaskowski odbudowie Pałacu Saskiego, mocarstwowy projekt, który może zaburzyć przestrzeń miejską. To nie jest najpilniejsza inwestycja w Warszawie. Zimno o budowie Pałacu Saskiego mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Po co go odbudowywać? Jaką ma mieć funkcję oprócz siedziby Senatu? Czy nie okroi ogrodu Saskiego? Pytał z rezerwą. Co do samego ogrodu Saskiego, no to też nie jest on w najlepszym stanie, więc fajnie jakby go też zrewitalizowano. Drętwy słuchaj. Przepraszam pani doktor, a ten lek to na co w ogóle jest? Na Wyspy Kanaryjskie. Jeszcze tylko 72 recepty. Tego skwara mamy od Musk Aston Knife, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas Złote Wyspy Kanaryjskie. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacji. Tam też możemy pogadać o naszym nowym reportażu dotyczącym ciemnej strony pracy w policji i całej tej organizacji. Prześledziliśmy dosłownie to, jak to wygląda od środka, porozmawialiśmy z byłymi policjantami, pozyskaliśmy zdjęcia i filmy takie inside'owe, do których normalnie nie można dotrzeć. No cóż, jeżeli chcecie się z tym zapoznać, to koniecznie klikajcie tutaj w opisie i przypiętym komentarzu też macie link, a szykujemy już cały pełnometrażowy film dokumentalny na ten temat, który będzie czymś, czego jeszcze na tak wielką skalę to nie robiliśmy. Oczywiście mieliśmy do tej pory jakieś filmy godzinne, ale zwykle to były po prostu takie relacje z ulicy, czy coś w tym stylu, a to będzie coś zupełnie na wyższą skalę. Mam nadzieję, że się dołączycie do tego i nas w tym wesprzecie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to koniecznie klikajcie. Zamiast napisów końcowych będzie jeszcze fragment naszego reportażu, żebyście wiedzieli o co kaman, a tymczasem co? Widzimy się przy reportażyku. Trzymajcie się ciepło, no i heja. Materacy aż po prostu czarne, jakieś... Zasrane, zaszczane materace, wiesz, zgnite. One były przesikiwane wielokrotnie przez osoby będące w stanie nietrzeźwości w takiej... Wiesz, tą krew ewentualnie, jak tam wypluł, czy cokolwiek zrobił, to się, wiesz, starło. Sypały się pluskwy, wszy, pchły. Wszystkie robactwo, insekty, które znam i nie znam.